Marcin Barwikowski, który zasłynął z tego, że w 1/8 finału turnieju Polskiej Ligi Tenisa w Warszawie przed tygodniem wyeliminował z niej Radosława Gerlacha 4-0, 4-1. Pamiętasz ten mecz? Rozpamiętywałeś ten wielki sukces? Rozpamiętywałem, analizowałem bardzo długo, dużo z niego wyciągnąłem. Wspaniałe to było widowisko, ale dzisiaj już kolejny turniej, kolejny dzień. To by się nie udało w Warszawie dojść do półfinału, awansować do wielkiego finału 31 sierpnia cyklu Polska Liga Tenisa 2019, a przyjeżdżasz do Poznania, żeby ten awans chyba wywalczyć. Nie do końca taki był zamysł oczywiście. Podoba mi się inicjatywa, podoba mi się organizacja, więc korzystam jak mogę. I wziąłeś do Poznania swojego warszawskiego kolegę, Tymoteusza, który niestety o poranku dwa razy przegrał. No niestety tak się zdarzyło. Czasami jest tak, że człowiek wstaje rano i nie jest najlepszy dzień na granie w tenisa, aczkolwiek muszę przyznać, że nie były to porażki wynikające z niczego. Niestety przeciwnicy byli super bezbłędni, super konsekwentni, super rzetelni. Łatwo w takiej sytuacji się, bardzo brzydko mówiąc, samemu powiesić, kiedy nie jest się samemu tak rzetelnym, i tak się stało. A co zrobisz, jeżeli Tymoteusz odpadł? No bo odpadł, raczej nic mu tutaj nie pomoże, a ty zostaniesz dalej w turnieju. On ci będzie dalej towarzyszył w Poznaniu? Czy wróci do Warszawy? Mam nadzieję, że nie zamknie się gdzieś sam w jakimś ciemnym barze i nie będzie utapiał swoich smutków w alkoholu, tylko jakoś tam będzie za mnie kciuki trzymał. A ty jesteś zadowolony z losowania, które wczoraj się odbyło? Nie wiem, nie mam bladego pojęcia, przyznam szczerze. Tak jak mówiłem, mały research poszedł. Dowiedziałem się w zasadzie tyle, co nic. Patrzę tak trochę, co się dzieje po kortach, i muszę przyznać, że biorąc pod uwagę, że jest małe zasilenie turnieju od nas z Warszawy, to turniej wygląda mocno. Bardzo mocno, i tym bardziej, że wy macie z Warszawy gorzej, bo was zawodnicy mogli już rozpracowywać, na których masz w grupie, i obserwować twoje mecze z Warszawy, a ty takiej możliwości nie miałeś. Nie wiem, czy rozpracowywali, na pewno mieli taką możliwość. My nie mamy. Trochę niewiadoma. Na dwoje babka wróżyła w takiej sytuacji. Czasami jest tak, że jak się bardzo, bardzo mocno analizuje to, co robi przeciwnik, to człowiek się nie skupia na tym, co sam powinien zrobić. Więc wszystko myślę zależy w takiej sytuacji od jednostki. Jak w ogóle ocenisz tutaj korty Olimpii Poznań? No, korty są absolutnie przepiękne. Są też bardzo ładnie umiejscowione w parku, trochę tak jak to było w Warszawie. Tutaj ten obiekt jest dużo bardziej rozległy. No, kort centralny absolutnie jest wisienką na torcie całego obiektu. No i jutro to właśnie finał na korcie centralnym, także półfinały, wszystkie ćwierćfinały. Chciałbyś na nim zagrać, ale zagrasz już dzisiaj, z tego co patrzyłem. Znaczy sam tą rozpiskę przepracowywałem i masz jeden mecz na korcie centralnym. Bardzo się z tego powodu denerwuję. Dobrze, w takim razie Marcin, życzę ci powodzenia w tym meczu. Trzymamy kciuki. Cała Warszawa jest z tobą, bo Warszawa na pewno kibicuje warszawiakom w Poznaniu, tym bardziej w Poznaniu. No my też kibicujemy chłopakom, absolutnie. Powodzenia w takim razie. Marcin rozpoczyna swoje mecze o godzinie 16, godzinka obsuwy, której już nie jesteśmy w stanie zniwelować, i od 16 rozpoczną się mecze w grupie E, w grupie F, G oraz grupie H. Po dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy awansuje dalej do 1/8 finału. 1/8 finału jutro od godziny 9 na kortach Olimpii Poznań. Dzisiaj słoneczko wyszło, więc już nam mecze nie są zagrożone. Patrzyłem też na prognozę pogody i rozchmurzyło się nieco. Czy to, tak to się mówi? Rozchmurzyło się? Tak się chyba mówi. Rozchmurzyło się i będziemy grali w tenisa dzisiaj do późna i jutro podobnie. Zapraszamy Państwa, może ktoś z Poznania ogląda tą transmisję, do tego, żeby przyjść na kort, a jeżeli nie, no to zasubskrybować przynajmniej nasz kanał, dać łapkę w górę, i za chwileczkę kolejne mecze kończą się. Jeszcze dwa mecze bodajże będą z tej porannej sesji na korcie centralnym, a później już przechodzimy do starć w grupie E, w grupie FGH. Wszystkie szczegółowe wyniki na stronie polskaligatenisa.pl, a korzystając z chwili przerwy, za 5 minut wracamy oczywiście na kort centralny na kolejne spotkanie. Podziękujmy naszym sponsorom i teraz przerwa reklamowa dla nich, bo bez nich ten cykl odbyć by się nie mógł. Między innymi firma Pacific, Hotel Pur,
Poznań, gdzie gracze mają 15% zniżki na hasło tenis, którzy wezmą udział w dzisiejszym turnieju oraz partner główny PZBook. Do usłyszenia, Marcinie. Mam nadzieję, że jeszcze z Tobą będzie mi dane porozmawiać. Też mam taką nadzieję. Do usłyszenia.